Co to był za mecz? co to było za spotkanie. Dwa gole Roberta Lewandowskiego. Fantastyczny występ Polaka. Barcelona gromi Wiladolit 4 do 0 w tym dwa gole Roberta Lewandowskiego dzisiaj zrobimy sobie analizę pod tym spotkaniem, ocenę poszczególnych piłkarzy, no kapitalne spotkanie, no ale Wiladolit naprawdę po prostu kiepsko tu się prezentowało no można byłoby nawet rzec że było słabą drużyną ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu, na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na krzywdzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na facebooku, zalekujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no właśnie, dzisiaj na temat spotkania Real kontra Wala Dolit, pewne zwycięstwo FC Barcelony 4 do 0 w tym właśnie dwie bramki Roberta Lewandowskiego mało tego, Robert Lewandowski był blisko zdobycia trzeciej bramki a więc zdobycia hatrika dosłownie praktycznie o krok Robert Lewandowski zdobył bramkę w 24. minucie, w 64. minucie Pedri w 43. minucie i Sergi Roberto w 92. minucie. Eee, muszę powiedzieć, że bardzo dobry występ Dembele, tak jak go wcześniej krytykowałem, tak muszę go tutaj pochwalić, bo rzeczywiście dobrze się prezentował w tym spotkaniu. Eee, no ale też gol Roberta Lewandowskiego, tak jak on po prostu zdobył tą bramkę, tego gola, no rzeczy nieprawdopodobna jeśli chodzi o jeśli chodzi praktycznie o to spotkanie tak tutaj piętką czy po prostu między nogami tą bramkę no bardzo efektowny sposób zresztą no wiele telewizji teraz to pokazuje tylko to powtórkę właśnie tego gola no kapitalny występ jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego tak jeśli chodzi tutaj o Barcelonę ale tak powiedziałem Waradol nie był jakimś mocnym przeciwnikiem zresztą statystyki też o tym mówią Zobaczmy sobie jaka różnica. Barcelona posiadanie piłki prawie 70%, celność podań 90%, tak rzuty rożne 14 do 4. No dominacja praktycznie na każdym etapie, na każdej płaszczyźnie. Jeśli chodzi o Barcelonę, tak te statystyki są po prostu przygniatające. No, i tabela wygląda w ten sposób: pierwsze miejsce Real Madrid, drugie miejsce Real Betis, trzecie miejsce w C Barcelona. Wczoraj mm, był jeszcze mecz późnym wieczorem Realu Madryt, kiedy nagrywam jest poniedziałek rano, e, więc już ta tabela jest najświeższa, tak, jeśli chodzi o podsumowanie. No, a e, drużyna, z którą praktycznie grała tutaj, Barcelona ona zajmuje 19 miejsce. No, muszę powiedzieć, że Vala kiepsko po prostu bardzo grali, bardzo sobiutko to wyglądało, jeśli chodzi o tą drużynę. Zobaczmy sobie jeszcze tej wiadomości, które się pojawiły po tym spotkaniu. Robert Lewandowski zachwycił legendy La Liga. Robert Lewandowski się nie zatrzymuje. Barcelona rozgromiła Valadolid. Eee, tutaj mamy La Liga na żywo mógł stać i bić brawo Robertowi Lewandowskiemu. Anna Lewandowska wraz z Klarą i Laurą dopingowały polskiego napastnika. No rzeczywiście to Ania Lewandowska razem z córkami pojawiła się na tym meczu, na e, e, jeśli chodzi o, o to spotkanie. Teraz mamy tak, jeśli chodzi o grę, Ter Stegen miał takie po prostu pewnie z dwie albo trzy interwencje bardzo ważne w tym spotkaniu które rzeczywiście tutaj mocno go tak, że no, musi trzymać się na, na baczności, że pomimo tego, że Valadolid nie stwarza dużą okazji pod bramką Barcelony, to i tak musi być po prostu pełny gotowości, pełna czujność. Natomiast Kunde, też bardzo dobry występ tego zawodnika, praktycznie wybił tej piłkę z, z bramki, Sytuacja, która no, groziła tutaj golem, także Kunde bardzo dobry występ tego zawodnika, jeśli chodzi o grę właśnie tego zawodnika, potrafi się ustawić rzeczywiście w tej linii bramkowej. No i Robert Lewandowski też dobry występ, bardzo dobry występ, bardzo dobry występ, Dembele miał szczały na bramkę, asystował, dogrywał piłki. Nawet tutaj raz Robert Lewandowski dogrywał mu piłkę, Dembele odoszczał na bramkę, silny, mocny, gdyby troszeczkę by bardziej był celny, pewnie zakończyłby się tutaj golem. Na pewno techniki nie brakuje, jeśli chodzi zawodników Barcony, czasami szwankuje kwestia wykonania, ale coraz to lepiej wygląda, tak? Robert Lewandowski świetnie się wkomponował, wydawało się, że to będzie dłu dłu dłużej trwało, ale Barcelona tak też tak gra, po prostu jak Robert Lewandowski technicznie, tak? A więc... Tutaj Robert Lewandowski może dużo sobie pozwolić na grę techniczną, nie na siłową, nie na strzały, po prostu silne. No, wiadomo, to są różne charakterystyki napastników, ja tego nie krytykuję tak, bo jak ktoś ma silną rzeczywiście nogę, tak jak kiedyś Roberto Carlos miał taką młotek w nodze, dość się mówiło petardę, no to rzeczywiście, tak, no to może po prostu tak strzelać bramki. Natomiast ja uważam, że Robert Lewandowski jest takim typem jakby napastnika w sensie wykonania technicznego jak Mohamed Salah, tak? Więc ta piłeczka gdzieś tam po prostu powoli turla się do bramki. Chodzi o to, żeby po prostu w ogóle wpadła do tej bramki, wykorzystać kwestie techniczne. I tak właśnie to było w przypadku właśnie tego gola Roberta Lewandowskiego, Gdzieś tam piętko między nogami szczelił, gdzie pewnie większość napastników w tej pozycji by nie szczeliło bramki. Także tak wyglądała sytuacja. Gavi, muszę powiedzieć, dobry występ tego zawodnika został ściągnięty, ale miejscami po prostu to było kiepsko wyglądało, gubił się, robił kółeczka z piłką. Nie ma po prostu pomysłu, jeśli chodzi o rozegranie tej piłki. Miałbym też zastrzeżenie, jeśli chodzi o Barcelony. Barcelona chciała praktycznie grać taką piłkę po okręgu, To nie wychodziło, tak? Świetnie po prostu to robi Barcelona Bayern Monachium. Jeśli chodzi o grę po okręgu no nie wiem, tak. Jeśli znaczy, i, i chodzi o Bayern Monachium, teraz praktycznie w kontekście. Jakby nowego ustawienia to już inna sprawa, ale wcześniej Bayern Monachium to rzeczywiście dobrze ro robił. Może jeszcze nawet rok temu, dwa lata temu, no bo to też po prostu wtedy było lepiej można było zobaczyć. Grali piłką po okręgu, szukali luk, a następnie dogrywali te piłki, czy do Roberta Lewandowskiego, czy też do innego pomocnika. Tak. No i właśnie to mogło się później kończyć bramką. To trochę nieudolnie było robione w przypadku Bayernu. Monachium, Barcelony, przepraszam, tak. Mamy tak, Rafaela, dobry występ, Buzkę też dobry występ, Gonzalez z brameczką tutaj też praktycznie dobry występ. Natomiast na pewno należy tutaj pochwalić Lewandowskiego, Dembele, Gavi bardzo dobry występ, Kunde bardzo dobry występ, Mark Mar 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 Ter Stegen. Też bardzo dobry występ tego bramkarza, pomimo tego, że nie ma sytuacji, to takie dwie sytuacje pra prawie, że pewne e, bramkowe i też Kunde uratował tej sytuacji. Pewnie byłoby 4 do 1, albo 4 nawet do 2. Ale tak sytuacja wygląda. Hmm, tylko ja też hmm, tutaj, no, Valadolid Vala było to jeden, jedno z najsłabszych drużyn praktycznie tutaj, jeśli chodzi o La Liga, Zresztą jest to Beniaminek więc bym przestrzegał przed takim hura optymizmu, zobaczymy jak będzie się tutaj bardzo naprezentowała w kolejnych spotkaniach. Kolejne też ważne po prostu z, taki mecz, tak, no to też będzie mieć miejsce we wrześniu, chociażby z Bayernem Monachium, którego grałem chyba tam 13 września w ramach Ligi Mistrzów, to też będzie taki po prostu prawdziwy test, tak, no bo Baladoli no nie stwarzało dużo możliwości, dużo szans, ehm, nawet się dobrze po prostu nie bronili, bo gdyby na przykład dobrze się zamurowali, zabezpieczyli tutaj tyły, to byłaby inna sytuacja. Więc tak wygląda. Ale tam stworzyli pewnie z dwie, trzy takie sytuacje niebezpieczne po prostu pod bramką. Bardzo to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki. za słanie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.